Moi drodzy, w ten piękny i uroczy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Tak jak Wam ostatnio obiecałam, przygotowałam dzisiaj dla Was prawdziwe południowe pyszności. Będzie to przeurocza powieść, bardzo kobieca i z wyjątkowo pozytywnym przesłaniem. Powieść, którą recenzuję we współpracy z wydawnictwem Otwarte, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla Was najnowsza powieść autorki ukochanych smażonych zielonych pomidorów, czyli Babska Stacja Fannie Flagg. 60-letnia Suki, wzorowa żona i zakochana w swoich pociechach matka i jeszcze do tego uzależniona od swojej matki córka, przechodzi kryzys wieku średniego połączony z syndromem pustego gniazda. Wszystkie córki wydała już za mąż, jej mąż pracuje jako dentysta, a ona sama siedzi w domu i za bardzo nie ma pojęcia, co ze sobą teraz zrobić. I wtedy przychodzi do niej list, który wywraca jej ułożone życie do góry nogami. Suki wcale nie jest tym, kim wydawało jej się przez cały ten czas, że jest, a przeszłość jej rodziny okazuje się skrywać wiele tajemniczych sekretów. Suki podejmuje wyzwanie, szuka i zgłębia tajemnice, a wszystkie drogi zdają się prowadzić do miejscowości Pulaski, do rodziny Jurdabralinskich i temperamentnych sióstr z Fritzi na czele. Co łączy Suki i tę wyjątkową rodzinę o polskich korzeniach? O tym musicie przekonać się sami. Babska Stacja to opowieść o kryzysie tożsamości w trakcie kryzysu wieku średniego. Suki, przeżywając najtrudniejszy czas w swoim życiu, na dokładkę jeszcze okazuje się być zupełnie kimś innym, niż myślała, że jest do tej pory. Ta inna, która wkrada się w jej życie, ta druga Suki, którą ta mogła się kiedyś stać, okazuje się mieć ikrę, mieć ogień, który już wygasł w zwykłej Suki wiele lat temu. Fannie Flagg po raz kolejny stworzyła bohaterkę w tym najdelikatniejszym momencie życia i postawiła ją na rozdrożach, bo według autorki zmiana wcale nie musi oznaczać końca świata. Co więcej, taki nagły szok może motywować, budować coś zupełnie nowego, co udowadnia historia Suki. Kiedy Suki się obudziła, doszła do wniosku, że musi się czegoś więcej dowiedzieć o swoim pochodzeniu. Żałowała, że nigdy nie interesowała się geografią, nawet nie bardzo się orientowała, gdzie leży Polska. Wiedziała, że to gdzieś w Europie, blisko Rosji, a może Francji? Niczego natomiast nie wiedziała o Polakach. Jedyną rzeczą, która kojarzyła jej się z Polską, były małe kiełbaski podawane w Waffle House, więc gdy się już umyła i nakarmiła Peekaboo, włączyła komputer. Wpisała w wyszukiwarkę polskie cechy i kliknęła. Nie wiem, czy wiecie, ale paramilitarna organizacja amerykańskich pilotek, którą wykorzystała w babskiej stacji Fannie Flagg, a do której należały Fritzi i jej siostry, istniała naprawdę. WASP, czyli Women Air Force Service Pilot lub przewrotnie OSA, bo to właśnie oznacza ten akronim, powstała w sierpniu 1943 roku i należało do niej ponad 1000 kobiet pilotek. Co ciekawe, wszystkie działania tej organizacji były uznane za ściśle tajne aż do 35 lat po wojnie, więc dopiero pod koniec lat 70. świat dowiedział się o niezwykłych dokonaniach tych niezwykłych kobiet. To wtedy również zyskały one pełne uznanie i status weteranek wojennych. No cóż, lepiej późno niż wcale i warto, kochani, o nich pamiętać, bo były to pierwsze kobiety, które przetarły powietrzne szlaki. A teraz w ramach podsumowania mam dla Was 3 powody, dla których warto zachwycić się, zauroczyć i pożreć babską stację Fannie Flagg. Po pierwsze, Fritzi Jurdabraliński. Silna, przebojowa, wygadana pilotka polskiego pochodzenia po prostu skradła moje serce. To perfekcyjna twardzielka, demon przez tworzy i symbol wyzwolenia. Uwielbiam! Po drugie, polskie akcenty. Zazwyczaj w takich przypadkach czuję się odrobinę zażenowana, tym bardziej gdy autorzy nie wiedzą, z czym tą polskość się je, ale uwierzcie mi, Fannie Flagg wykonała kawał dobrej roboty. W babskiej stacji zawarła ona naprawdę sympatyczny, przemiły i ciepły obraz z Polonii w Stanach Zjednoczonych. Po trzecie, siła kobiecości. Pod tytułem tej powieści powinien być taki dopisek Girl Power! Bo powiem Wam, że to powieść, która aż uskrzydla, która pozwala wierzyć, że można dokonywać niezwykłych czynów, spełniać marzenia i być kim się chce, bez względu na płeć. Babska Stacja to dosłownie idealna babska lektura, bardzo kobieca i bardzo dziewczęca, ale nie w tym przesłodzonym stylu. Słowo babska w żaden sposób nie ujmuje tej powieści, jednak trzeba zaznaczyć, że jest to powieść skierowana do kobiet i pisana z myślą głównie o kobietach. W Babskiej Stacji mają szansę zakochać się przede wszystkim starsze czytelniczki, dlatego polecam Wam ją serdecznie jako prezent dla mam, dla babci i dla ciotek, ale powiem Wam, że ja również bawiłam się przy niej świetnie. Jeśli mogę mieć jakiś zarzut, takie maleńkie ale, to będzie to zarzut w kierunku głównej bohaterki Suki. Z początku ona nie do końca mi przypasowała i to wcale nie z powodu swojego zaawansowanego wieku, ale przede wszystkim przez swoje nieogarnięcie, niemoc podejmowania samodzielnych decyzji i wręcz chorobliwe uzależnienie od matki. Wiem, że był to celowy zabieg Fannie Flagg i doceniam go z perspektywy czasu, jednak na początku ten komediowy aspekt Suki nie do końca mi przypasował i nie potrafiłam zidentyfikować się z problemami postaci. Ale może to faktycznie jest kwestia wieku i mojego osobistego niezrozumienia. Na szczęście autorka z biegiem rozdziałów rozwinęła postać i pozwoliła jej prawdziwie rozwinąć skrzydła. Na początku filmiku wspominałam Wam o smażonych zielonych pomidorach tej samej autorki, które uwielbiam, ale nie wiem, czy Wam pokazywałam, jakie cudne wznowienie pojawiło się dzięki wydawnictwu Otwarte. W ramach premiery Babskiej Stacji wydali taką oto nową edycję tej powieści i zobaczcie, jaki ładny tworzą razem komplet. I nie bać żaby, bo o smażonych zielonych pomidorach opowiem Wam jeszcze tej wiosny. I to wszystko na dziś. Zatem przeuroczą lekturę raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Otwarte. Po więcej Babskiej Stacji koniecznie zajrzyjcie na bloga, link znajdziecie pod filmikiem. A my widzimy się już po weekendzie i szykuję dla Was coś naprawdę mocnego. Do zobaczenia, pa pa!